Miejsce 25. Aston Martin Valhalla. Aston Martin. Nie, nie podoba mi się. Nigdy mi się nie podobały te samochody. Aston Martin nigdy. Nie. Nie przepadam ogólnie za brytyjską motoryzacją. Astona zawsze ceniłem, natomiast nie prowadzi się tak, jakbym tego oczekiwał, delikatnie mówiąc. No dobra, ale ten może się trochę lepiej prowadzić. No, 1300 kilo, prawie 1000 koni. Prawie 1000 koni, więc... Wszystko wskazuje na to, że będzie okej. Okay. Valhalla. Kraina, do której po śmierci mieli dostawać się wojownicy, tak by żyli wikingowie, ale Valhalla pojawiła się też w Mad Maxie. No i tutaj taki Mad Max mógłby usiąść za kierownicą tego Astona, bo to jest naprawdę niesamowity samochód i naprawdę można poczuć szczęście za jego kierownicą, wcale nie przenosząc się do żadnej krainy. Niedoświadczony jeździec mógłby jednak szybko krainę zmienić, bo ta wyrafinowana konstrukcja rozpędza się do 350 na godzinę. Aston chwalił się, że wóz będzie napędzany autorską konstrukcją V6, ale najwidoczniej coś nie pykło. Inżynierowie zdecydowali się tradycyjnie sięgnąć po motor Mercedesa AMG. Tym razem to 4-litrowe V8 z GT Black Series. Do tego dołożono elektrykę. Tak, to hybryda, która w trybie bezszelestnym może pokonać 15 km. Pytanie tylko, po co? No, nawiązuje trochę do Astonów sprzed lat, natomiast widzimy, że tutaj Ferrari trochę zbliża się do elegancji Astona. Aston zamarzył o tym, żeby jednak wyjść troszeczkę z elegancji i posmakować trochę z powrotem tego prawdziwego sportu. Aston Martin w ostatnich latach mocno stał okrakiem. Albo bankructwo, albo coś nowego. No, te brytyjskie marki nie mają łatwego życia, bo konkurencja na rynku supersportowych samochodów bardzo mocno urosła. Co, no? Ta cena za ten samochód? 3700 netto. 3700 złotych. Netto? No. Złotych? Złotych, no. Okej. Okay. Ale tylko 999 sztuk. Sztuk powstanie, no. No nie, no jest... jest ładny, jest bardzo ładny. Ja ostatnio jakoś tak Astony zacząłem się podobać, nie? Może się starzeje albo coś. Myślę, że teraz jest bardzo dobry czas na produkcję takich samochodów, bo ludzie tych samochodów zaczynają coraz bardziej pożądać. Dla możnych tego świata tego typu konstrukcje to jest bardzo dobra lokata kapitału teraz, a że samochód jest cudny, piękny, wspaniały i tylko Aston Martin potrafi taką dostojną linię tego auta zachować, no to jest po prostu jeden wielki szacunek.